panie Skorupa. Słyszysz? Chodź, chodź, zobaczymy. Fajnie gra pan Mirek. No. Szczęść Boże, jak pan ale pięknie tu gra. Ale jak pan fajnie gra. Wie pan co, a jaką pieśń pan grał, bo ja ją znam. Słuchajcie, grałem taką pieśń wielkanocną, bo dziś jest wielkie święto. Alleluja, żyw już jest śmierci zwyciężyciel. Każdy z was na pewno za tą pieśń. Bo pan Jezus żyje, dzisiaj tak mamy jest. Niedzielę zmartwychwstania, nie dokładnie, panie Skorupa? Tak jest, tak jest. Dokładnie, ja się bardzo cieszę, że was widzę i tym bardziej się cieszę, że mogłem zagrać, bo jak wiecie, tydzień temu miałem mały problem. No właśnie, co to się stało? Nie mogłem zagrać, słuchajcie, przychodzę, chciałem usiąść, zagrać, za 10 minut musi zacząć msza i koniec, i nic nie gra. Okazało się, że w tym miejscu, popatrzcie, tutaj, gdzie moja ręka, jest taka mała płytka i tam są takie dwa kabelki. Jeden z tych kabelków był przepalony, po prostu. Ten jeden kabelek odpowiadał za grę tych oto tu klawiszy. Robiłem wszystko, kombinowałem, żeby wszystko grało, nic nie grało. Okazało się, że niestety nie mam rady nic zagrać. I cała msza niestety była bez organów. Ale udało się zaradzić, przyjechał fachowiec. Zaraz wiedział, co się stało, pomógł i już w poniedziałek czy wtorek. Super. Tak, żeby dzisiaj można było zagrać. Panie Birku, a mogę spróbować? Jasne, że mogę? Tak, bardzo proszę. Ja nie potrafię tak. Jo! A tu są jakieś jeszcze guziczki. Słuchajcie, no właśnie, guziczki, co to jest? Te guziczki są tak zwane registry. One odpowiadają za różne brzmienie. Im więcej tych registrów, tym najczęściej te organy głośniej grają. Im więcej ich włączymy, tym organy głośniej grają. Zwróćcie uwagę, jak ja je wyłączę, patrzcie, jak głośno gra. Już jest ciszej, a zobaczcie teraz. Rzeczywiście, ciszej. No. Teraz to już jest bardzo cichutko. Więc każdy z tych guziczków, każdy z tych rejestrów odpowiada za odpowiednie brzmienie organ. Im ich jest więcej, tym te organy głośniej grają. Panie Mirku, a gdzie to gra? Bo ja tu nigdzie nie widzę właśnie głośników. Ojciec Franciszek chyba też nie widzi. Taka zagadka, słuchajcie. Tu nie ma w ogóle głośników, nie ma nic. Bo jest tak zwana szafa organowa, która się znajduje zupełnie gdzie indziej. I tam są tak zwane piszczałki. O. Tych piszczałek z reguły jest bardzo dużo. A możemy zobaczyć? Te piszczałki odpowiadają za brzmienie organów. Oczywiście, że możemy zobaczyć. Musicie za mną przejść. O, pan Mirek już otwarł. Idziemy skoro. Chodź, idziemy. Idziemy, chodź, trzeba się schylić. O. No i znajdujemy się właśnie w miejscu, gdzie ten dźwięk się wydobywa. Słuchajcie, tu jest na dole silnik, są bezpieczniki, jest dmuchawa. A to jest najważniejsze, słuchajcie. Te rurki się nazywają piszczałkami. Z każdej tych piszczałek wydobywa się dźwięk. Tak więc zobaczcie, jest mnóstwo, kilkadziesiąt z reguły, czasem kilkaset. I tutaj powstaje dźwięk. Jak organy grają, to tutaj wszystko brzmi, tutaj wszystko się dzieje. Aha. Tak to wygląda. Aha. Ja ciebie. To panie Mirku, my panu bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj przyjść. Pozdrawiamy wszystkie dzieci i zapraszamy znowu za tydzień na mszę dla dzieci. O której, panie Mirku? O 11:00. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.